O Zeusie, gdzie my jesteśmy? Natanie, powiedz mi proszę, że to nie dzieje się naprawdę. Owszem, dzieje się. Wyjdźmy lepiej z tego ustroju i swej sprawy, gdzie jesteśmy, bo nie podoba mi się tu zbytnio, oprócz bardzo. Racja, wyjdźmy, bo nic tu po nas. Ale co z tą maszyną? No, po co ty mi zadajesz takie głupie pytania? Przecież to ona nas tu zaprowadziła. Zostawmy ją, bo znowu doprowadzi nas do czegoś dziwnego. Więc chodźmy. Natanie, powiedz mi proszę, dlaczego tutaj jest tak brzydko? Każde drzewo jest uschnięte. Ta maszyna ewidentnie przeniosła nas w jakieś gówno, tylko pytanie jakie? No nie wiem, w każdym razie musimy przez te cuda przejść, inaczej zagłada będzie gwarantowana. No to chodźmy. Ale masz ten miecz jakby co? Czekaj, zajrzę. O, szlak. No nie mów, że nie masz. No nie mam. Jasny gwint. Ja kurde też nie mam. Co ta dziwaczna machina uczyniła? Nie tylko gdzieś nas przyniosła, to jeszcze ukradła nam nasze rzeczy. No cóż, nic na to nie poradziłem, musimy iść naprzód, przed siebie. Mam nadzieję tylko, że nic nas nie zje. Ciekawe, jak jeszcze będziemy długo szli przez tą kretyńską pustynię. Czekaj, widzę coś. Co znowu? Jakaś skrzynia. Otworzę. I co, znalazłeś coś? Jakieś dziwne urządzenie. No cóż, widocznie kolejny efekt uboczny wejścia do tej machiny. Czekaj. Co? Jak się obracam, to ta wskazówka się też obraca, ale w innym kierunku. Wiesz co to może znaczyć? Wydaje mi się, że musimy iść za wskazówką. A coś jeszcze w skrzyni było? Dwa surowe mięsa. Chociaż... po tym, co tutaj ja tutaj widzę, to wolałbym się mimo to powstrzymać. No cóż, no dobra. Ale na wszelki wypadek trzeba zachować. Dobra. To więc... no, chodźmy. O Zeusie... jak dobrze... żeśmy wyszli z tej pustyni. Same odwrotności losu nas spotykają. To zaczyna być nienormalne. Czekaj, widzę coś. Jak myślisz, czy tutaj mógłby ktoś mieszkać? No chyba, że wariat, ale to chyba się nie liczy. No... ja bym się tu nie osiedlił. Nie wiem jak inni, ale ja nie. Woda... jakaś taka... nie, woda w sumie jest taka jak zawsze, ale... za dużo argumentów szukam naraz. A, masz rację. Ale jak sądzisz? Ja nie wiem. Jest tutaj w ogóle ktoś?
Obecnie? Nie wiem. Mam kiepskie przeczucie. I działka. O, nawet jest faremka. Kurde, że tutaj w ogóle z taki coś mogło coś wyrosnąć. No nie wiem. Nie podoba mi się tu, a z tego domu jak do tej pory nikt nie wychodzi, tak nie wyszedł. O, no cóż. Spróbuj zajrzeć w okienko. Czekaj, czekaj. Cichutko, spokojnie. Cichutko. Cichutko. Nikogo nie ma w domu. Zapomniałem się przełączyć na survival. O Jezu. Po budowach zapomniałem się przełączyć na survival, ja nie wierzę. Ja, no i zachód słońca, będziemy musieli zmienić godzinę. Nie no. Nie, teraz na południe. Ta maszyna ewidentnie przeniosła nas na jakieś gówno. Mógłbyś tu mówić głośniej? Okej. Dobra, jeszcze raz. I co? Udało ci się coś znaleźć? Kompas. No gościu, my nie wiemy, że to kompas. To jest takie dziwne urządzenie, specyficznie to napisałem. Ojej, przepraszam, pogubiłem się. Dobra, wsadzaj to do skrzyni. O Jezus, magia. O Jezu, jak to dobrze, żeśmy wyszli z tej pustyni. Ty zdajesz sobie sprawę, że powiedziałeś Jezu przed Jezu? No właśnie nie wiem, pomyłka. Czekaj, pogubiłem się. Nie no. A, to było takie dodawane. No ja cię sunę. No, wpadka. Kurde, wiesz, że to było słychać? Co? Było słychać wpadkę wpadki. Dobra, nieważne. Wypijmy i... Explosion! Shadow. Dum, 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 dum. Jak to głębokie to jest? Na 3, na 3. O. Ciągle setuję. Ej, dobra, ty nie setuj tak. Czemu? O, jakie długie. No. I tam pod spodem była lawa. Uwaga, znowu setuję. Ej, dobra, to teraz setuj więcej. Zmniejszyłem sobie. No, setuj, setuj, setuj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, dorobię jeszcze. Szybko, szybko. Nie, no ja niego nie wierzę. Okej, set 46. No i... Jebum, szakalaka, bum. To się lubi. Destrukcja by Shadow.
Przesadziłeś trochę. A nie, mi się wydawało. Już koniec Shadow, bo się woda wylewa, to może coś złego znaczyć, kurde. O kurde! Faktycznie! Poszłem na całego. No cóż, no zrobiłem przynajmniej fajną, ładną jaskinię, prawda? Dobra. Ej, czekaj, a skąd żeśmy weszli? Co mówisz? Skąd żeśmy szli? Nie wiem.